Zebrałem czterech fanów Harry'ego Pottera. Zostawiłem ich gdzieś na odludziu 2500 metrów od Hogwartu. Pierwsza osoba, która dostanie się do wielkiej sali zamku, wygrywa 300 zł. Czas start. Droga do Hogwartu nie była trudna, o ile znało się właściwą trasę. Nasi gracze jej nie znali. Jak coś, to jest podchwytliwa trochę lokalizacja, tylko mówię. Dobra, bunny hop. No co się wziomek wyrąbał? Kaleka. Czy Harry Potter umie pływać? O kurde, rybka lubi pływać. Aha, jak coś, nie możesz używać miotu, nie? Aha, a suwi. Będzie dobrze. Dałem graczom jedną wskazówkę. Znacznik kierujący ich do wielkiej sali. Ale biegnięcie wprost do niego było strzałem w kolano. O, co? Kurde, wodospad! Dlaczego on wyciągnął tę różdżkę? Weź to schowaj, gościu. Weź się dwoma rąkami. Ja nie wiem, gdzie ty nas wyprowadziłeś, Kubuś. Na drodze naszych graczy stało całe pasmo wodospadów. Niektórzy postanowili je ominąć. Moim patronusem jest koza górska. Pyk. Ja mam taki ficik, jakbym właśnie z jakiś kaszub, boże nie kaszub, z gór się urwał. A inni szli wzdłuż rzeki. Ale ładnie tu, ale ładnie. Jak chcesz się zatrzymać, popatrzeć? Nie no, czas się liczy. Bargal i Eris przechodzili przez to samo miejsce. I tak się składa, że gdyby tylko byli 2 metry wyżej, byliby już na ścieżce, która prowadzi wprost do Hogwartu. Wybrali jednak inną trasę. What? Dobra, tędy jakoś. What the fuck? Jak? Mogę przeklinać? Nie. Kurde mol. Ona wskoczyła do wodospadu. What? Jaki parkour? Assassin's Creed. O nie, w tej wodzie tak wolno będziesz szła. Nie mogę wyskoczyć? Dobra, to płyniemy. Pod prąd. Co 500 metrów naszych graczy miało czekać wyzwanie. Najpierw był to quiz z wiedzy o świecie Harry'ego Pottera. Celem graczy było uzbieranie 5 poprawnych odpowiedzi. Tylko wtedy mogli wrócić do biegu do Hogwartu. Jak miała na imię i nazwisko mama Harry'ego Pottera, zanim ożeniła się z Jamesem Lily Evans. Jak ma na imię główny bohater Fantastycznych Zwierząt? O, dalej. Dlaczego na początku 5 roku Hagrida nie było w Hogwarcie? Bo się ugadywał z trollami? Nie. Jak brzmiało podstawowe zaklęcie do otwierania zamkniętych drzwi? Alohomora. Dlaczego Ginny Weasley odmówiła Harry'emu pójścia z nim na bal? Bo była umówiona z Neville'em? Tak. Jak miał na imię kot Hermiony? Krzywołap. Jak nazywało się urządzenie pozwalające cofać się w czasie, Hermionie? Zmieniać czasu. Tak, jest koniec. Jaki speedrun! Jak byli nazywani magowie, którzy potrafili zmieniać się w zwierzęta? Nie wiem. Kto mógł zobaczyć te strale? To jak się kogoś widział, jak umiera. Gdzie mieściła się siedziba główna Zakonu Feniksa? Na ulicy Grinden coś tam. Nie możemy zaliczyć. Jak nazywał się Poltergeist, który sprawiał wiele problemów w Hogwarcie? Psotnik. Nie, zło, nie pamiętam. Kurde! Jak nazywały się czarne, zakaptyżone istoty, które miały pilnować Hogwartu w trzeciej części? Dementorzy. Jak na imię miała sowa Harry'ego? Hedwiga. Jakiej rośliny trzeba użyć, by pomóc spetryfikować? Nie wiem, dalej. Ile istniało zaklęć niewybaczalnych? 3. Tak jest. Jaką rolę w zespole Quidditcha pełni Harry? Ten, poszukiwacz tego, goniec. Nie możemy tego zaliczyć. Jakie stworzenie było umieszczone w Komnacie Tajemnic? W Komnacie Tajemnic był wąż. Wymień wszystkie domy, jakie były w Hogwarcie. Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw i Gryffindor. Tak jest. Jak nazywał się nauczyciel obrony przed czarną magią podczas pierwszego roku nauki Harry'ego w Hogwarcie? Quirrell. Wymień 3 z insygnia śmierci. Peleryna niebitka, czarna różdżka i kamień filozoficzny? Niestety nie. Kiedy Harry Potter ma urodziny? Nie wiem. Jak nazywał się sport, który był uprawiany w Hogwarcie? Quidditch. Jakiego przedmiotu uczyła Minerva McGonagall? Ojejku, nie powiem. Jak ma na imię Hagrid? Nie wiem. Jaki rdzeń miała różdżka Harry'ego Pottera? Pióro Feniksa. Ilu braci miał Ron Weasley? 4? Niestety nie. Jak brzmiało prawdziwe imię Voldemorta? Tom. Jak brzmiało zaklęcie uśmiercające? Avada Kedavra! Najgorszy czas w quizie wiedzowym jak do tej pory miał Bargal. Ale wkrótce miało to się zmienić. Jak nazywał się wąż, który towarzyszył do Voldemortowi? Nie wiem. W jakie zwierzę szalonooki Moody zmienił Malfoya? Nie wiem. W jaki sposób różdżka Rona została złamana w drugiej części? Nie wiem. Jaką formę przyjmował patronus Harry'ego? Jeleń. Jak nazywał się trójgłowy pies, który strzegł przejścia? Cerber. Nie. Podczas pierwszej lekcji eliksirów Harry'ego w 6 roku nauki, jaka była nagroda za poprawne uważenie wywaru żywej śmierci? Nie wiem. Ile lat Sirius Black był uwięziony w Azkabanie? To nie mam pojęcia. Jak miał na imię najstarszy brat Rona? Nie wiem. Jak nazywało się miejsce, w którym Harry mieszkał ze swoimi rodzicami? Dom? Nie wiem. W jaki sposób Harry był spokrzniony z Dursleyami? To nie, dobra, nie, dalej. Od kogo Hagrid dostał latający motocykl? Dalej! Kto sprzedał Harry'emu różdżkę? Klepikarz! Jak nazywało się zwierciadło, w którym Harry zobaczył swoich rodziców w pierwszej części? Nie, pamiętam. Jak ma na imię szalonooki Moody? Kto? Jakie były skutki, jeżeli ktoś zażył Veritaserum? Co? Co Harry odziedziczył po matce z wyglądu? Tak! Gdzie Harry Potter pierwszy raz spotkał Draco Malfoya? W sklepie. No tak. Dzięki czemu Harry mógł być pod wodą przez godzinę podczas drugiego zdania trójmagicznego turnieju. Jakaś tam roślinka. Zbyt mało dokładnie. Czego Harry użył do zniszczenia dziennika Toma Riddla? Jakiegoś kła. Tak. Kto zabił Albusa Dumbledora? Snape. Wymień przydomki wszystkich Hundsfotów. Dalej! Kto zabił Nagini? Kogo? Kto używał przy domku książę półkrwi? Voldemort! Na jakiej miotle latał Harry w pierwszych dwóch częściach? Ibus 3000. Nie wiem. Na jaką magiczną przypadłość cierpiał Remus Lupin? Wilkołakiem był. Tak, dobra. Nimbus. Jak to się nazywał? Nimbus. Kto nie subuje tego kanału, ten lata na Imbusie. Także kliknij. Po quizie wiedzowym gracze wrócili do biegu. Dobra.
kardio będzie niezłe. A ty jeszcze zdjąłeś sobie pelerynę, to szybszy jesteś. No, da. Ty, no patrz, jakie ścieżki wyjdzie. No w Skyrima grałem. Dobra, boom. Teraz już prosta droga. Na szczycie góry Bargana miała spotkać niemiła niespodzianka. Ej, to jest ściana. What the fuck? Jaki bullshit! Ej, ja myślałem, że tu grę oszukałem. Próbując wyminąć niewidzialną przeszkodę, Bargan rozpędził się i... Ło! Umarłeś? Ej! Od początku! Nie! Zobaczmy, co ubęka. To jest jak w tym, speedrunowaniu Minecrafta. Trzeba iść po prostu przez siebie. Aha, o, że tu nie ma dalej jakiejś. Benek tak jak Bargal natrafił na niewidzialną ścianę. Aha. Niewidzialna ściana. Wuhu! Kocham gry. Ale zamiast spróbować ją forsować, cofnął się i wrócił na ścieżkę. Jak w życiu, trzeba zrobić dwa kroki w tył, żeby zrobić pięć w przód. Tu jest ścieżyna. Był jeszcze jeden malutki problem. Ty nie wiesz w drugą stronę? Ja nie wiem, gdzie ja idę. No jakim cudem? Musisz jakoś inaczej iść. Aha, trzeba inaczej iść, no tak. Julka trzymała się ścieżki, ale miała za to inny problem. Kurczę, jak za każdym razem widzę, że tutaj jest jakaś znajdźka do podniesienia, to tak mnie się kusi zatrzymać i kliknąć. A Eri zleciała na pałę, ale jakoś jej to wychodziło. O, jest jakaś ścieżka. Wygląda jak droga. A ty idziesz naprawdę tak? No prosto do celu! Bartosz musiał rozpocząć bieg od początku. Tym razem jednak wybrał inną drogę. Szybko okazało się, że po drugiej stronie góry czekają na niego nowe problemy. Tam jest gryfa, mnie zabije chyba, nie? Nie wiem, czy to... O, nope, wolę gryfa. Kolejny troll. Jakąś niebezpieczną drogę ubrałem. Troll rzeczny. Tu. Prędzej czy później wszyscy gracze pokonali kolejne 500 metrów, a to oznaczało kolejny challenge. Jako drugie wyzwanie na naszych śmiałków czekał wyścig na miotłach. No to lecimy. Te bąbelki mnie przyspieszają. O, jeden bąbelek został ominięty. Ciekawe, czy można wywalić w drzewo. Pewnie można. Spróbuj. Wow, nie, nie lato! Wow! Wow. Nie, w dół. Ło, obręcz minięta. Kurde, nie w tą stronę. Jak taka pijana trochę. Mi się wyli góra z dołem. No nie. O Jezus. Jak nie trafisz w jakąś obręcz, to masz karę czasową. Tego już masz dość chyba. Ale to pierdziela, chłop. Nie, no grało się w jakieś samochodówki, widać. A to jest Esso. Kurde, dobra, w dół, gościu. Dobra, jest już na peronie. Tak wyglądają czasy lotów naszych graczy, a teraz zobaczmy, jak idzie im bieg. Ej, chyba już widać zamek, czy co? No, widać jedną wieżę. Trasa Julki była mega spokojna. Już jak są rozlokowane poszczególne komnaty w zamku i tak dalej? Mniej więcej. Eris jakoś niespecjalnie się śpieszyła. To jest owca? Mogę ją pogłaskać? No a Benek odkrył, jak ma na imię moja postać. Chodobobo? Ja właśnie steruję Chodobobo? Tak. Dobra, to ja zawracam. Ale prawdziwą przygodę życia przeżywał Bargal. Dobra, tu jest już bezpiecznie, tak? Wow! Ej, czemu? Jaki, który się leczy? Ja p***ole! LOL, zabił go! Ej, nie, żyje! Żyje, dobra, figie. Co to za droga w ogóle? Jeszcze strzelają do mnie z łuku, już nie mam butek, kurde! No, im bliżej Hogwartu, tym łatwiej, no. Ej, nie ma przejścia! Dobra, Geronimo! Do rzeki! Nie! Do rzeki! Nie! Na całe szczęście gra Bargala więc raczej się zapisała. Save point? Gdzie jestem? Ej, jestem dokładnie w tym miejscu, let's go! Nie musiał zaczynać od zera i w końcu dotarł do punktu kontrolnego, ale zajęło to dużo czasu. Trzecie wyzwanie to eliksiry. Zadaniem graczy było zmiksowanie Gaminate'a, przelanie go do fiolki i wyzerowanie. Na czas. Proszę Państwa, Gaminate to jest taki suplement dla gamerów, poprawia Waszą koncentrację, daje Wam siłę na granie, naukę, pracę przez długie, długie godziny. Dobry, witam w mojej kuchni. Gdzie to się otwiera? Co to za chillaucik? Magiczny proszek. Jedne co musicie zrobić, żeby go pić, to wlać wodę do shakera, wsypać proszek i wymieszać. To takie proste. Nie ma czasu na gadanie. O kurde, to różowy potion. Ale aż się unosi tutaj magia. No to duszkiem. Zeruj. Gaminate ma mnóstwo fajnych smaków, każdy znajdzie coś dla siebie. W opisie macie link do strony Gaminate'a. Po wpisaniu kodu DYRYHODO dostaniecie rabat 10% na całe wasze zamówienie. Także jeśli jeszcze nie piliście Gaminate'a, koniecznie sprawdźcie. A jeśli jesteście koneserami, to wasze zdrowie. Dobra, koniec. Po uzupełnieniu płynów gracze wrócili do biegu. Ale kardio robię. Julka była już bardzo blisko Hogwartu, ale to nie znaczyło, że jest bezpieczna. Ukończ walkę w wyznaczonym czasie. Jaką walkę? Ja nie chcę walczyć. Jakby ktoś cię zabił, teraz byś musiała zaczynać od powrotu. Nawet tak nie mów. Bargal powoli nadrabiał zaległości. Dawaj, jeleń, skakuję na ciebie. No, to co tam? Uważaj, bo znowu spadniesz. Ja wszystko mam pod kontrolą, skurde.
a Benek i Eris cisnęli przez las. Dawaj malutki. Na pewno główna droga do Hogwartu. Musi być oświetlona. O kurde, ty, zostaw mnie, ty! Uwaga, bo w sumie przez las idziesz. No i co? Ja jestem człowiekiem z lasu akurat. O nie, jakiś faktycznie potwór jest. A ty się musisz zatrzymać. Nie! A, tak! Ostatnie wyzwanie to walka z trolem. Im szybciej gracze się z nim uporają, tym szybciej będą mogli wrócić do biegu. Julka miała już doświadczenie z Hogwarts Legacy i wiedziała, co ma robić. A mimo to nie było łatwo. Kurde, jak ja mu po 4 ze zwykłego ataku biję. No. Okej. Okay. Dobra. Eris szło trochę gorzej. A mogę zginąć? Możesz. I teraz tak jest. Ty, gnoju. Czemu robię? Wow! Uuu, jaki dodż w ostatniej sekundzie. Uuu, dobra, 2-0-1. Bargal chciał ograć trolla pomysłem. Czekaj, ja sobie zaklęcie muszę wybrać na walkę. Chyba spróbuję to. Ty, nie widzi go. No dobra, widzi mnie. Chciałem Petrificus Totalus zrobić. Ale beczki bija z mnie. O, Krzysztof Gonciarz, o! Zapytaj beczkę. Wszystkie beczki mu wybombił od razu. Gdzie jest? Dobra, jest kolejna beczka. W ogóle nie używa speli, co za koleś. Nie ma więcej? Grało się w Dark Soulsy. Troll zostaje ogrywany. Ja bym się wkurzył na jego miejscu. 1-15. No a Benek wszedł na arenę jak do siebie. Co ja robię? Yo! O kurde! Ale dostał bułę. I... ostatnie dwa ciosy. 1-18, dobra. Znaliśmy już czasy wszystkich challenge'y każdego z graczy. O tym, kto wygra 300 zł, miało zadecydować to, kto jak szybko dotrze do wielkiej sali. Teraz to już endgame. No, teraz już finisher. Okej, wiem, gdzie jestem. Tylko potem znaleźć wielką salę, to będzie wyzwanie. Czyli akurat jeszcze nigdy w Hogwarcie nie zgubiłem. A byłeś kiedyś? Nie. O kurde, Hogwart. Ale to ładnie wygląda od nocy. No. Tak kusi, żeby się zatrzymać i popatrzeć, nie? Przestań. 250 metrów. Ja kojarzę ten most, oni szli tędy w filmie. Chyba wyszłaś tak od dupy strony. Nie! Znowu woda jakaś. O mój Boże, to jest stąd wejście, ale przypał. Tu kojarzę, tutaj stanęli sobie dzielnie i tam Voldemort naprzeciwko stał. A, zwątpił chłop. Zamek, poziom, no to super, jesteś poziom, no. Jakaś chatka Hagrida chyba? Może on mi powie, gdzie jest. On jeszcze nie żyje akurat z tym w tej grze. A to mi pokazuje do tej sali, czy do Hogwartu? To ci pokazuje tą salę. Okej! Okay. Nie mam pojęcia, gdzie iść, nie? Bo to jest masakra. Raczej nie tu. Taki zbudowali ten Hogwart, ja nie wiem. No, ładuje się gra, Boże, przez to, że masz słaby komputer, tracę ten na sekundy. O! Ta, no to niezłe wejście. O! Wygląda dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze! Kotek! Kacztenka 10-sekundowa. Musiałam pogłaskać kotkę! Ty, on wie, gdzie idzie i to nie jest beka. Nie wiedziałem, ja tak na intuicję leciałem. No zeskoczysz czy nie? Zeskoczę i zginę. Aha, a, że jest teraz gdzieś w ogóle w dupę wchodzę pewnie. O, chyba mamy to. Głównym wejściem coś ten, o! Błagam, jakoś tędy, niech to tutaj będzie. O mój Boże, to tu! Dobra! Finalnie po podsumowaniu wszystkich czasów okazało się, że najszybciej do Hogwartu dotarła Julka. I to ona wygra 300 zł. Dziękuję, dziękuję. Gierka się zwróciła. Tu jest mój film, w którym 50 osób wybiera, kto wygra 500 zł. Kliknij. Pa, pa.